Kochani widzowie, chciałem wam powiedzieć, to był dla mnie wspaniały rok. To był cudowny rok, w którym bardzo dużo się zadziało. Zaczęła się nasza przygoda wspólna 12 lipca 2022 roku, gdzie nagrałem pociągi i autobusy w Lesznie. Film do tej pory przyniósł 21 wyświetleń. Malutko. Ale jednak od tego filmu zaczęła się historia. 13 sierpnia miałem wyjechać sobie na moją najlepszą przygodę w życiu, czyli na Hel. Wiecie, ile ja filmów nagrałem z Helu i wiecie, jak ja uwielbiałem to miejsce. I dokładnie 13 sierpnia, gdy wyjeżdżałem, już chyba nie pamiętam dokładnej daty, nie wiem, czy to był 13 sierpnia, nie, to był 20 lipiec, coś takiego. Poprosiłem was o wbicie 10 subskrypcji do końca moich wakacji, czyli do 13 sierpnia, do kiedy ja wrócę z Helu. Wy nie zrobiliście mi 10 subskrypcji, mi zrobiliście 100 subskrypcji. Myślałem, że to będzie największy mój sukces na YouTubie, 100 subskrypcji. Po Helu zacząłem nagrywać Minecrafta, który nie przynosił w ogóle prawie wyświetleń. Skupiłem się często już teraz na pociągach i autobusach. No i zaczęło się od tego później, że te pociągi miały takie wyświetlenia. Autobusy również. Później nagrywałem takie, trochę takie z dupy filmy. Półtorominutowe przejazdy z autobusem, ale to były filmy głupie. Uważam, to były filmy takie głupie trochę. Teraz. Słuchajcie, teraz już nagrywam tylko timelapse od pętli do pętli. Niedługo mam się zamiar wybrać na pociągi kolejne we Wrocławiu Głównym. A teraz, słuchajcie, teraz kiedy minęły 365 dni i chyba 4 godziny do tyłu, albo dwie, coś takiego, bo to jest gołąbeczki, jakby nie było, to mamy 1250 subskrypcji. Myślałem, że to 100 stówa to będzie już mój maks, który potrafię, a wbiłem 1250. To jest dla mnie chyba to było moje największe marzenie w życiu na razie. I bardzo wam dziękuję, że mogłem z wami być. To był wspaniały dla mnie rok, naprawdę. Dziękuję wam i ten rok był wspaniały tylko dzięki wam. Bardzo wam dziękuję.